Witam Was serdecznie. Pan Krystian pisał, że w miesiącu styczniu miał rekordową produkcję prądu z fotowoltaiki. Zobaczymy, jak to u mnie wyglądało. Historia, wejdziemy. I mamy dwa froniusy. Dajmy miesiąc. I styczeń. Końcówka, dwa dni były fajne, około 40 kW, a tak sobie. Widzimy też, że nie wszędzie jest ta zielona, bo były przysypane śniegiem, tam jest mniejszy kąt, wolniej opada ten śnieg, a z tej dachowej, gdzie ten spad jest większy, produkcja była prawie cały czas i wyprodukowaliśmy 394 kWh, z czego ta większa zrobiła 200. A ta mała, co była częściej przysypana, zrobiła 97. I tak wyglądał styczeń. A w porównaniu do innych styczni, no zaraz zobaczymy, czy to było tak kolorowe. Prawie 300. No nie, to gorzej. Poprzedni styczeń miał 331. 2022 miał 326. 21 miał 204, no to ten był słabszy w 2021 i mamy jeszcze jakieś, tu już chyba była tylko, nie, 2022, o ten czas leci, to jeszcze też były dwie instalacje, tu było 448, to maksymalny chyba styczeń, to wtedy pamiętamy, że nie było w ogóle śniega, coś mi się tak wydaje. A 2019 też była tylko jedna instalacja, 178, 18, 17, fio, ta jedna instalacja zrobiła prawie 300, 281 i będzie jeszcze 16, 16 to nie, to już był tylko grudzień, listopad i październik. No i tak to wyglądało z tej instalacji z falownikami Fronius. Kurczę, już jak chciało, żeby zrobić, ile już te instalacje się zwróciły. Pieniążków, ja to co roku robię, na podsumowaniu rocznym, muszę mu wysłać, jak to wyglądało. I jeszcze zobaczymy z tej małej instalacji. Nie pompa ciepła, tylko... co mamy ją na szopce, tam są mikroinwentery. O, patrzcie, teraz 1 kW tam aż robi na tej małej. Jak to wyglądało w miesiąc styczeń. No fajnie, tylko nie widać, ile wyprodukowało. 6 kW te najlepsze dni, też widać, że było wyłączenie, bo musiało być przysypane. To może damy rok, będzie widać. O, w styczniu 45 kWh wyprodukowała ta malutka instalacja. O, łącznie to już będzie trzeci rok teraz leciał. No zobaczymy, jaki będzie ten rok. Może będę robił co miesiąc podsumowania. To jakby pan napisał, w sumie bardzo lubię, bo zawsze mi zostawia komentarz pan Krzysztof, ile u niego było produkcji, no to może miał jakiś lepszy rejon naświetlony albo lepszy dostęp do paneli, że cały czas odgarnął. O, dopiero zaczynamy, zobaczymy, jak będzie właśnie w tym roku ta produkcja. Ile mamy już teraz? 2024, 400 kWh. No w lutym już fajnie świeci, patrzcie, jest po 10, a już mamy prawie połowę stycznia wyprodukowane. No i nie ma teraz śniegu, wszystko powyżej 20 kW. Ale te 40, takie całkiem słoneczne dni, to jeszcze nie były. Dobra, to trzymajcie się, zobaczymy, jak będzie w tym roku. Jeszcze nie nazbierałem tyle funduszy, albo nie mam pomysłu, żeby
zużyć znowu tą energię dla siebie, ale zobaczymy. Ponoć magazyny potaniały, muszę się skontaktować z Pawem od wiatraków, bo ponoć 10 kawusy załatwił. Będziemy myśleć. Na razie tragedii nie ma w bilansie. Dość fajnie wyszłem, czekam na ostateczne rachunki. A właśnie, może już są. Jak to wygląda, bo przyszło pismo, ale dziwne, zawsze przychodził elektronicznie. Na początku dostałem rachunków, tu jeszcze nie mam nic. Ale tam około 400 zł do zapłaty, no to naprawdę bilans wyszedł świetnie, tylko że ile to, który to już mamy 7 rok, a na 15 lat mamy ten prosumenta, a później już nie będzie chyba tak kolorowo. To trzymajcie się, do zobaczenia, napiszcie jak u Was te wyniki z produkcji tego prądu wyniosły w styczniu, w lutym zrobię trochę szybciej, teraz produkcja też działa. To na razie.